Tego auta w zasadzie nie trzeba już przedstawiać. Legendarne BMW M3 E92 patrzy się tymi pięknymi ślepiami. Jedyny silnik V8 wśród M3-ek. Dodatkowo splitter karbonowy, a to nie jest jedyne miejsce, gdzie występuje karbon w tym samochodzie, ponieważ w tej wersji jest on jeszcze na dachu. Zamiennie było to stosowane z szyberdachem. Karbonowy dach bez szyberdachu i szyberdach bez karbonu. Tutaj mamy zmienione też lekko lusterka, ponieważ w oryginalnej fabrycznej wersji były białe. Potężna maska z tym wybrzuszeniem, tym garbem charakterystycznym. Auto na 20-calowych felgach czarnych i na sprężynach HR, przez co jest dodatkowo obniżony. Skoro czarno-biały, to muszą być przyciemnione szyby, co wygląda jeszcze bardziej estetycznie. Zajrzyjmy więc do wnętrza. Patrząc na to, że to jest wersja coupé, jest tu naprawdę dużo miejsca. Jestem w stanie pokusić się o stwierdzenie, że czteroosobowa rodzina będzie komfortowo jeździła w tym aucie. Kolejna rzecz, która nie jest seryjna w tym samochodzie, to jej wydech. Posłuchajmy teraz, jak to gada. O jest. Masakra. Jeszcze jak to się odbija od ściany, to wrażenie jest spotęgowane. Mega głośny. O kuźwa. Jaka zabawa. Jezu, to jest ulubiona pora posiadaczy BMW chyba. Fajna sprawa. Piękny dźwięk samochodu z dodatkowo podkreślonym. Ja pierdzielę, z dodatkowo podkreślonym wydechem budzi jeszcze większe emocje. Najlepiej swój samochód będzie znał właściciel, którym jest Piotrek. Cześć Piotrek. Witam wszystkich serdecznie. Ale jest tak zimno, że może wejdźmy do środka. Jest naprawdę, nie da się. Idziemy. Zobaczycie przy okazji wnętrze z perspektywy pasażera. To, co chciałem cię spytać na samym początku. Jesteś właścicielem tego auta. Tak. I od kiedy? Od maja tego roku. Okej, czyli to twoja pierwsza zima. Jeździsz w zimę tym autem? Wiesz co, myślę, że jak będzie sucho i asfalt jakoś tam w miarę, powiedzmy, będzie przyczepny, to jak najbardziej można poruszać się takim samochodem. Samochód jest z USA i jest pod tsunami, huraganie. Przyjemność jest moim zdaniem dużo fajniejsza w aucie z silnikiem V8 niż z Żydą szóstką. Ja osobiście nie przepadam za tymi silnikami ze względu na dźwięk. Kwestia skrzyni nowej w M4 to jest wiadomo oddzielny temat. Ja mam u siebie w M3 92, którą jedziemy manuala, stety lub niestety. Po pewnym czasie zacząłem dostrzegać dużo plusów posiadania takiej skrzyni. Frajda z jazdy jest naprawdę większa. Czuć dużą agresję. No, dużą agresję bardzo, której DKG niestety nie da. No, wiadomo, tam są kopnięcia w plecy, aczkolwiek tutaj da się zrobić więcej mimo wszystko. I wbrew temu, jak się niektórym wydaje, auto 100-200 jest szybsze. Muszę ci w tym momencie przerwać, bo zgubimy wątek. Do jakiej prędkości rozwija się na trzecim biegu samochód? Licznikowe 180. Który samochód pojedzie 180 na trójce? Nie mogę o to nie spytać. Masz tą słynną, niestety, niestety, M3-92. Jesteś z Mazowieckiego, więc jest jeszcze bardziej znana. Ta sława jest spotęgowana na ten model. To, do czego zmierzam, tylko to, czy miałeś jakieś pytania albo zatrzymania specjalne od policjantów w tym konkretnie temacie, wiem, o czym mówisz. W zasadzie nie bezpośrednio w tym temacie jakoś tam się odnosili, ale chyba wiedzieli, że to jakiś tam samochód jest niestety owiany złą legendą, ale nikt tam do mnie w ogóle nic nie miał, jeśli chodzi o stróżów prawa w kwestii tego samochodu, że jest biały, że jest podobny do auta, które coś tam zrobiło na drogach w 2014 roku. Z napędem nie ma problemów, nie słychać dyfra w ogóle tam.
że tak powiem, mam szpery, bo często tam jest charczy, trzeszczy, szumi. A w tym momencie jest ta szpera, ta... Jest elektromechaniczna, z tego co wiem. Nie jest typowo mechaniczna. Maksymalny procent spięcia chyba to 40% jest. Tak mi się wydaje. Możemy tu sobie przygazówkę zrobić na jałowym. Posłuchajcie. I drugi. Bokiem lata. Ale on się ślizga. O matko. Jeżeli auto ma powyżej 400 koni, to będzie zabawa. Wiem, że będzie zabawa. Start. Gaduj. Jeszcze raz. Czekaj, ze sprzęgłem. A. To jest właśnie to, jeżeli za dużo jeździsz automatami. Czy ja jestem na jakimś dodatkowym trybie? Jesteś na fabrycznym trybie. To bardzo dobrze. Po pierwsze, co się rzuca w oczy, niestandardowa kierownica. To znaczy, ona jest bardzo fajnie uszyta, jest miękka, ale totalnie okrągła. Jakby w autach, które wcześniej miałem okazję prowadzić, i zawsze ta kierownica albo była tu ścięta, albo jakaś wyprofilowana. Tu jest totalnie okrągła. Bardzo fajnie się siedzi. Wygodnie. Muszę się trochę przyzwyczaić do sprzęgła, no bo mimo wszystko, jeżeli człowiek codziennie innym autem jakimś jeździ. Piękny tunel. O, też połowa gazu maksymalnie, bo boję się przez nawierzchnię. Jaki to jest dźwięk! Zupełnie coś innego. V8, ale zupełnie inne, nie? Masakra. Niż normalny wozak. Nie, to... Ale wiesz, jeżeli tego, dopóki tego nie przeżyjesz, nie usłyszysz na żywo, to trzeba po prostu poczuć. Do ilu on się kręci obrotów? Tak delikatnie tego gazu dodawałeś, bo teraz... Bo się boję. 8600. Maksymalnie? 8600, no. No boję się o tą trakcję cały czas. Nie chcę mu na 100% dawać gazu. Wiesz, no musisz wyczuć, nie? Pierwszy raz w aucie jestem. Ja się boję cały czas, mimo że do tych 6,5 już go zakręciłem, to auto budzi taki respekt wśród nowego kierowcy jakby, który wsiądzie za kółko, że to jest, no, mam teraz sztywne uda po prostu. Fajne wrażenie, nie? Na trzecim biegu jak i chcę. Czuję, że wbija fonę. Tak, daje radę. Jak na wolno sam bez dłut, to naprawdę daje radę. Dwójka. Poszło do tej odciny, ale bez ututu, rzeczywiście. Nie ma ututu. Mamy teraz czerwone światło. No i słynne... Nie wyczułem tego auta na tyle jeszcze, żeby sprawdzić 100% jakby przy starcie możliwości, ale... O kurna. Cały czas go do odciny chciałem łapać, żeby przy odcinie dopiero zmieniać bieg. No wiesz, to już jest za późno, bo tracisz moc wtedy już, nie? Przy samym odcinie, nie? I jedynkę za późno zmieniłem, to też zauważyłem. Z 1 na 2, no... Z jedynki no, trochę szybciej muszę tak, zmienić. Zmiana biegów manualu, to żeby robić dobre czasy... Cały wyczyczał to no, też. No tak. W garaż możesz dać jej trochę... Ututu! Koniec. Wjechaliśmy do garażu.